zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, inflacja jest bardzo, 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 bardzo dobra, szczególnie dla rządu socjalistycznego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji. Dzwoneczek o zawiadomieniach filmików, bardzo często zdemonetyzowanych. Faktycznie ostatnio to wszystkie są zdemonetyzowane. No, dlaczego socjalistyczny kapitalizm w Ameryce teraz ma się dobrze? No, dlatego ma się dobrze, że w zasadzie rząd socjalistów, demokratów w Ameryce tłumaczy, że musi pomagać społeczeństwu, bo jest inflacja. Inflacja, którą sam rząd komunistyczny doprowadził. Wprowadzili panikę 19, wydali tryliony dolarów dla ludzi, żeby nie pracowali. Teraz wprowadzają ustawę zwalczania inflacji, następne tryliony idą na sprzeniewierzenie. No i tak to się wszystko ciągnie. Dlaczego o tym mówię? No, mają się spotykać fachowcy, szarlatani mają się spotkać w Jackson Hole w Wyoming. No i teraz mają się zastanawiać, jakie będzie tam oprocentowanie pożyczek, oprocentowanie w bankach, no, które jest w bankach jest troszeczkę większe niż bank centralny ustala, no, ale teraz jest powiedzmy 30-letnie pożyczki na domy, no bo to w Ameryce jest bardzo popularne 30 lat na dom, no to teraz jest 7%. No to trzeba pamiętać, że 7% no to jest 7 tysięcy samych oprocentowań od 100 tysięcy. Czyli powiedzmy, jak dom kosztuje 500 tysięcy, no to jest 3,5 tysiąca samych oprocentowań. To można sobie to wszystko policzyć, tak? To są ciężkie pieniądze i bez spłacania kapitału, bez spłacania samego kapitału. No ale tak ludzie biorą 30 lat. Mało kto bierze takie jedno, dwu, trzy, czteroletnie na zróżnicowane oprocentowanie, no bo później to wchodzi. Dlaczego rządowi to się wszystko podoba? No przede wszystkim podoba się, że jak jest inflacja, no to zawsze tam pensje też podchodzą, także jak pensje podchodzą, no to ludzie płacą większe podatki, no bo podatki są według tabelek, powiedzmy od 0 do 50 tysięcy, od 50 do 100, od 100 do 150 i tak dalej, także że jeżeli zarobki wchodzą, no to będą w wyższych widełkach podatkowych, bo w Ameryce stan jest dosyć progresywny, te podatki są dosyć jakie progresywne. W Ameryce można zarobić $1000 na miesiąc, no to tam jest $7 na godzinę, no to stawki minimalne są powiedzmy wyższe niż to, no ale od podatków można odpisać na jedną osobę 12 tysięcy, na dwie osoby 24. Później tak gdzieś do 90 tysięcy, to pomiędzy powiedzmy właśnie 80 tysięcy, no to podatek będzie mniej więcej ten federalny tak 10-11%, czyli powiedzmy 8 tysięcy. Później 100-150, no to już podchodzi tam 15-17. No ponad 180 tysięcy, no to już jest tabelka na 32%. Także rządowi bardzo się podoba, jak ten pieniądz jest coraz mniej wartościowy, no ale dla kraju, no to nie jest to dobre, dla społeczeństwa nie jest to dobre, szczególnie, że teraz przy tej inflacji, no to odzywają się głosy komunistów, że powiedzmy trzeba zacząć kontrolować czynsz wynajmu mieszkań. No tutaj już była taka sytuacja w Ameryce w latach 40-tych, 50-tych, kiedy zaczęli kontrolować czynsze, no i dlatego w Ameryce były te slumsy, skąd one się brały? No brały się stąd, że jak ktoś miał powiedzmy dom i wynajmował, później miasto przyszło, czy rząd przyszedł i powiedział, że musi wynajmować za tyle, a tyle, no to po roku, po dwóch, po trzech
pomiędzy płaceniem podatków do miasta, no bo miasto mówi, nie możesz brać więcej pieniędzy, ale musisz płacić od wartości domu. No i w pewnym momencie te dwie linie się wyrównują, że koszty utrzymania są powiedzmy większe od wpływów. No i dlatego to się zawsze te dziurawe dachy, te wszystkie slumsy, to właśnie od tego się biorą, że właściciele zaczęli obcinać, no bo były tanie czynsze. Bardzo często w tych czynszach to się wszelaki element zalęguje i to właśnie tak powstają te slumsy. Teraz 7%, no to powoduje to, że ludzie nie kupują, no bo ciężko uzyskać pożyczkę na jakieś konkretne domy. Średnia w Ameryce teraz, no to jest chyba 450 tysięcy, no ale w niektórych stanach, no to bardzo ciężko jest kupić cokolwiek za 600-700 tysięcy. Te środkowe stany, no to tam można kupić za 200-300-400 w jakichś tam Appalachach na Zadupiu, no to też są tańsze. No w dzielnicach w Detroit, no tam gdzie to są domy po 5-10 tysięcy, no ale to są miasta latających noży. No, państwo jako takie, jak oprocentowanie wzrasta, no to jest zadowolone. Prywatne firmy, no nie są tak za bardzo zadowolone, no bo prywatny biznes, no to musi wybrać, czy ma zaabsorbować ten ekstra koszt tego oprocentowania, czy wziąć, przesunąć to w cenę tego, co sprzedaje, przesunąć to właśnie na konsumentów, zredukować operacje, czy w ogóle zredukować produkcję, a to jest duża sprawa dla małych biznesów, ale dla rządu no to nie jest. Oni powiedzmy zawsze drukują więcej pieniędzy, pożyczają pieniądze na oprocentowanie wyższe, także to wszystko musi się kręcić. W zeszłym roku, kiedy podnieśli raty do praktycznie od 0 do 5,5%, no to dużo za bardzo dużo nie pomogło, wprost przeciwnie. Ten budżet cały pokazuje, że rząd zaczął wydawać więcej niż 10%, co wydawał, a wpływy są 10% mniejsze. Także teraz przewidywania są takie, że przez następne 30 lat to wzrost wydawania będzie dużo większy niż wpływy. No i to nie jest najlepsze dla proporcji, dla dochodu narodowego, no bo wtedy cała ta ekonomia, to się wszystko rozwala. Także te prywatne biznesy, czy prywatni ludzie, no to muszą to spłacić, a rząd po prostu, oni tylko wkalkulują to w deficyt na przyszłość. Także to wszystko dzisiaj, co jest robione, no to wydawane jest za pieniądze. No w Ameryce, no to już nie tylko dzieci, ale to już teraz to wszystko jest za pieniądze wnuków. Deficyt amerykański, no to jest około 100 tysięcy na każdego człowieka w Ameryce, bo to jest tam, no, człowieka czy obywatela, ale teraz jest około 330 milionów ludzi, no to możesz sobie wyobrazić, co to jest. No i cały ten przyszłość wtedy, kiedy rząd wydaje nieograniczenie, no to niszczy prywatny biznes i teraz cały, tak jak wspominałem, ten ustawa redukcji inflacji, no doprowadziła do totalnej ruiny. Biały Dom teraz i wszyscy ci komuniści, no to śpiewają na temat roli rządu. No ale w Ameryce cała ta rola rządu, no to nie powinna być. Takie normalnie w takim
podstawowym znaczeniu, no to tam jakaś inflacja powinna być, no ale tyle mówią 2%, no ale 2% to też jest, to jest sporo, także nie ma tych stałych, stabilnych cen i to się wszystko przesuwa. No każdy normalny człowiek rozumie, że wolność ekonomiczna, no to znaczy to praktycznie rzecz biorąc to samo, co wolność polityczna. Nie ma jednego bez drugiego. No ale teraz właśnie komuniści w Ameryce chcą wmówić wszystkim, że jest odwrotnie, no i tłumaczą, że państwo musi się rozwijać i rozszerzać własnym właśnie w tym kierunku. Całe te kampanie wyborcze, no to są naokoło tego, jaka jest rola rządu w wolnym rynku, tak? No bo w wolnym rynku, no to rząd nie powinien i ingerować, to rząd powinien po prostu tylko pilnować, żeby prywatne biznesy, prywatne instytucje i jakoś działały i żeby to wszystko było dobre dla obywateli. Nic więcej nie jest ważne. No ale teraz, tak jak socjaliści z każdego jakiegoś problemu, no to są w stanie wycisnąć krew, nawet z kamienia. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie głosujcie na komunistów. No oni niszczą wszystko. Wszystko wykorzystują do tego, żeby dojść do władzy. To jest po prostu jedna wielka budżetówka. Cała panika, cała inflacja. To oni ciągle nieustannie robią. Problemy z domami, komuniści. Problemy z pożyczkami studenckimi, komuniści. Biznesy, komuniści. Małe wpływy, komuniści. Przestępczość i bandytyzm na ulicach, komuniści. To jest to, co po prostu no niszczą. Niszczą Amerykę na wszelakie strony. Także głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.